Porę kolekcyjne, post scriptum, czyli pytania i odpowiedzi. Ksiądz Przemysław Sawa i Kamil Orlicki. Kolejna część. Zapraszamy. Zapraszamy. No to Kamilu, to chyba będzie krótsza część niż te pozostałe. Tak widzę, że lądujemy od tego wzlotu w pierwszej części a ciekawe chyba pytania, tak? No też je przeglądałem przed programem, to nie są dla mnie zaskoczeniem te pytania. Bardzo ciekawe, ponieważ bardzo bliskie. Myślę. No to dobra, to startujemy. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Mam nadzieję, że nie zanudzę Was. Pierwsze, relacje międzyludzkie. Pandemia obnażyła słabość więzi relacji. Jak je prawdziwie budować? No, szczerze, to znaczy wszędzie niech jest szczerość. Nie przyspieszajmy tych procesów co do budowania relacji. Tak mi przychodzi na myśl słowo papieża Franciszka z Ewangelii Gaudium, z dokumentu programowego, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. To zasada bardzo ważna we wszystkim w kościele, w pracy, ale też w relacjach. To znaczy, że nie przyspieszajmy, pozwólmy tym procesom po prostu się rozwijać, pozwólmy relacjom dojrzewać. Natomiast zaczynajmy od takiej otwartości, od, od chęci posłuchania tego, co mówi drugi człowiek, współodczucia tego, co on przeżywa. No i w tym wszystkim niech jest roztropność to znaczy, na siłę nie nazywajmy kogoś przyjacielem. Bo się tak lepiej poczujemy, a potem są rozgoryczenia, jakieś rozczarowania. Pozwólmy, żeby relacje po prostu wzrastały swoim tempem, ale bazą jest szczerość, otwartość, też pragnienie kontaktu. Nawet jeśli jest pandemia, to ten kontakt możemy mieć telefoniczny, czy wiele takich platform, gdzie. Z wizją możemy się spotkać, porozmawiać, zobaczyć swoją twarz. Pytanie numer dwa. Gdzie szukać w dzisiejszych czasach autorytetu, jakie kryteria uniwersalne autorytet powinien spełniać? Więc pierwszym no to jest autentyczność. Czy dany człowiek jest takim świadkiem jedności tego, co mówi, z tym, co wyznaje i tym, co żyje, i czym żyje? Więc to jest bezwzględna podstawa w ogóle bycia autorytetem. Gdzie szukać wśród ludzi, którzy, którzy są stabilni, są stali, którzy zachowują jakiś taki pokój też w sobie i wokół siebie, dla nas jako chrześcijan niewątpliwie takim autorytetem jest ten chrześcijanin, który. Prawdziwie wierzy w Jezusa i, i, i widać, że jest świadkiem Jezusa, ale także ten człowiek, który jakoś tak pokazuje głębie człowieczeństwa, bo przecież autorytetem nie muszą być tylko osoby religijne. To ci ludzie, którzy też pokazują, kim jest człowiek, jaką wartością jest człowiek, którzy zachowują. Takie zasady społeczne, tak, którzy są na przykład wzorem dialogu, szacunku, mogą być dla nas autorytetem, choć oczywiście w sprawach kluczowych, jeśli chodzi o życie, winniśmy słuchać ludzi, którzy mają ewangeliczny sposób myślenia, działania, rozeznawania. Kolejna osoba pyta o rady dla mężczyzn po rozwodzie samotnie wychowujących dziecko, dzieci. Na przykład w przypadku, gdy żona porzuca rodzinę. Bardzo trudna sytuacja. W ogóle dom bez matki jest zawsze trudnym domem. Podziwiam mężczyzn, którzy są wytrwali, którzy poświęcają w takich sytuacjach na swoje życie dla dzieci. Szukaj, szukajmy ludzi wokół siebie. To w każdej sytuacji kryzysowej, takich ludzi Bożych, ludzi wartościowych, ludzi, którzy są wsparciem, że, że, że taki mężczyzna zresztą każdy człowiek kobieta tak samo, jeśli jest w takiej sytuacji, no nie może zostać ta osoba sama, tylko w tym swoim własnym świecie. no A dla nas wszystkich jest taki apel, żebyśmy byli wrażliwi na potrzeby takich ludzi, którzy doświadczają samotności. I, i, i takich, takich dramatów. Zachęcałbym też, żeby, żeby porozmawiać czy, czy z miejscowym księdzem, czy z kimś, kto ma jakiś, nie jest kapłanem, ma jakiś autorytet, czy jest osobą kompetentną na przykład w rozpoznaniu tego, co się stało, jak się stało i, i, i co można zrobić z tą sytuacją rozbitego małżeństwa. Ale ważne jest to też, żeby, żeby mieć ludzi yy, jako punkt odniesienia, takich wartościowych, ludzi Bożych, yy, którzy yy, pomogą, ale przede wszystkim są takim, takim duchowym wsparciem i, i poczuciem, yy, że, że, yy, że życie idzie dalej i, 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 i w tym życiu yy, możemy też mieć szczęście, nawet kiedy doświadczamy wielkiego cierpienia zachęcam, żeby szukać wspólnot. To dotyczy wszystkich, nie tylko osób, które mają kryzysy. Ostatnie pytanie, numer cztery: Czy można uczyć się od Jezusa zaufania do mężczyzn? Jestem kobietą i mam z tym duże problemy, a Jezus imponuje mi jako ideał, jako Bóg, ale również człowiek, mężczyzna. No, Jezus jest ideałem mężczyzny, tak? Jest w ogóle ideałem człowieka, bo nie możemy Jezusa ograniczać tylko do, do, do kwestii tej męskości. Natomiast zachęcałbym tu tą kobietę, która zadaje pytanie, do tego, żeby zaczęła rozmawiać o swoim jakimś kryzysie zaufania czy z kierownikiem duchowym, a może nawet jest potrzebna jakaś terapia, która otworzy tą osobę, czy takie osoby na, na mężczyzn, no bo jakieś zranienie jest, jakieś zahamowanie. Samo tylko odniesienie się do Pana Jezusa niekoniecznie wystarczy, dlatego że żaden z mężczyzn nie jest Jezusem, nie jest bezgrzeszny. A więc każdy z mężczyzn i każda z kobiet Żyjących, no niesiemy jakiś ten element zła też w swoim życiu i, i ranimy I, i, i dlatego jest potrzebna oczywiście więź z Jezusem, ale też taka, taka wolność w budowaniu relacji i tu zachęcam, żeby jakieś konkretne kroki poza zachwytem Jezusem i modlitwą podjąć, żeby po prostu być szczęśliwym, bardziej wolnym. To tyle. Po skryptum pytania i odpowiedzi przechodzimy do drugiego naszego działu, sprawy społeczne. Pytanie numer jeden. Autor pyta: Ilu w cudzysłowie sprawiedliwych potrzeba, by Polska ocalała przed zepsuciem moralnym idącym z Zachodu? Bardzo nie lubię, kiedy tak się patrzy na Zachód. Mam kontakty z ludźmi z Anglii, z Irlandii, często no, poza pandemią. Jestem też wśród nich. Widzę też wiele dobra, które jest na, w Europie Zachodniej. Także w kościele, czy angielskim, czy irlandzkim, przy całym y, kryzysie, którzy, który przeżywają, jest też wiele dobra. Y, boję się takiego języka, że oto my tu w Polsce y, jeszcze się trzymamy, a to zło idzie z zachodu. Y, drodzy, zło idzie z serca człowieka. I, i, I jeżeli ktoś porzuca Jezusa, porzuca przykazania, to znaczy, że no, można się zastanawiać, na ile te przykazania i Ewangelia były obecne w życiu tego człowieka, na ile to było tylko coś kulturalnego, takiego tożsamościowego w tym wymiarze takim horyzontalnym, czyli ludzkim, a na ile rzeczywiście wypływało to z Bożego życia, które człowiek miał. Tu nie jest pytanie o liczbę, to jest pytanie o, o mnie, to jest pytanie o Ciebie, to jest o, pytanie o, o tych wokół nas i teraz, czy my razem wszyscy jesteśmy w stanie dawać świadectwo, żeby inni też chcieli żyć Jezusem. Więc nie pytamy ilu, trzystu, pięć tysięcy, milion jest nie w tym rzecz. Zepsucie przychodzi serca człowieka z tego, że dopuszczamy grzech. Następna osoba pisze. Podczas jednej ze spowiedzi kapłan powiedział mi, abym nie zajmował się polityką, ale czy powinienem być obojętny na to, co się dzieje? Nie wiem. Święty Jan Paweł II mówił: To jest mój dom, to jest moja ojczyzna. Czasami myślę, że nie radzę sobie z tym wszystkim. To jest pytanie, co to znaczy zajmować się polityką, bo jeżeli na przykład ktoś wszystkie możliwe programy informacyjne ogląda, denerwuje się na osoby, które wyznają inne poglądy w wymiarze politycznym, ekonomicznym czy społecznym i przekłada się to na przykład na ciągłe kłótnie w domu czy na jego takie rozbicie no to rzeczywiście lepiej nie zajmuj się tym masz określony pogląd i kiedy przychodzą wybory takie czy inne, no to po prostu weź w nich udział i wyraź swój głos. Na pewno mamy zajmować się polityką w tym znaczeniu, że to, to, to nie możemy dawać ludziom, którzy ostatecznie mogliby doprowadzić do tego, że coś jest ekonomicznie, politycznie, moralnie. W tym wymiarze właśnie społecznym przeciwko, przeciwko nam, więc to jest nasza odpowiedzialność za dom, którym jest kraj, za, za to dziedzictwo, którym jest naród. Natomiast te formy zaangażowania politycznego są różne, no bo są politycy i oni muszą być. To, 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 no nie, nie ma kraju bez polityków, tak? Może być nasze zaangażowanie. Jako obywateli, w różne inicjatywy, czy zaangażowanie osób świeckich, na przykład w partie polityczne, czy różne grupy uczestniczące w tym życiu politycznym, a wszyscy, także duchowni, uczestniczą w tym życiu społecznym właśnie przez wybory, czy, czy referenda, czy, czy jakieś inne mechanizmy, które są w kraju. Natomiast jest ważne to, żebyśmy Zajmując się właśnie polityką, komentując, czy na takim wewnętrznym bardzo forum jak dom, czy szerzej, no, zachowywali umiary i pokój i przede wszystkim byli ludźmi, którzy niosą pojednanie, a nie antagonizują. Jak mielibyśmy określić wiek poszczególnych zawodów, ciekawe, na jakiej pozycji uplasowałaby się polityka, ponieważ trzecie nasze ostatnie pytanie jest z tym związane, czy jakiś. Je, czy jest jakiś święty, który zajmował się polityką? No Mamy no, na, naszego Kazimierza, świętego Królewicza, mamy angielskiego świętego Tomosz, Tomasza y, Morusa. Y, no więc, y, czy mamy świętego króla Ludwika? Y, więc tych świętych y, trochę jest. Y, mamy przecież y, żyjących też Ewangelią, ty, którzy stoją u podstaw Unii Europejskiej, a Schuman jest kandydatem na ołtarze. Proces beatyfikacyjny trwa, czekamy tylko na cud. Więc polityka sama z siebie nie jest rzeczywistością brudną. Polityka jest po prostu realizowaniem tego wymiaru społecznego, państwowego, jest rzeczą moralnie neutralną. Polityka może być źle uprawiana, i wtedy jest po prostu czy nadużycie, czy, czy, czy niewłaściwe postępowanie, czy nawet grzeszne postępowanie poszczególnych ludzi. Ale pytanie jest bardzo ciekawe, bo, bo mamy takie skojarzenie, że polityk to musi być człowiek tych złych kompromisów. Tak? Oczywiście w naszym społeczeństwie wielowymiarowym, gdzie też jest wiele poglądów, politycy nie mają łatwo, dlatego że z jednej strony zachowy jeśli są wierzącymi chrześcijanami czy katolikami jeszcze zawężając, no to są zobowiązani do tego, żeby wiarę też zachowywać w tym wymiarze społecznym no i nie łamać też swojego sumienia, a z drugiej strony Trzeba uwzględniać różne też inne opcje, które są obecne w społeczeństwie i to jest jeden z większych krzyży osób zajmujących się polityką, jeśli są osobami wierzącymi. I czasem jest konieczny kompromis, żeby zachować jakieś dobro. Oczywiście zawsze z poszanowaniem Bożego Prawa i z poszanowaniem drugiego człowieka. A my przechodzimy już do naszej kolejnej serii pytań, związanych z pandemią. No i od razu, nie tracąc czasu, pytanie numer jeden. Czy warto dawać wiary tym wszystkim historiom o pandemii, rządzie światowym i masonerii? Um, odszedł do pana mój kolega rocznikowy yy, seminarium. Miał inne choroby jeszcze, ale yy, mówiąc tak kolokwialnie, dobił go COVID. Zmarł mój kolega, równolatek z liceum. Przyczyną był COVID. Znam inne osoby, czy księży, czy na przykład ze świata uniwersyteckiego, ludzi, którzy umarli przez COVID. I co z tego, że mieli też choroby współistniejące, choć nie wszyscy. Bo gdyby nie koronawirus, to te choroby nie doprowadziłyby do śmierci. Dlatego nie ma plandemii, tylko jest pandemia. Przestrzegam wyraźnie przed jakimikolwiek spiskowymi teoriami dziejów. One zawsze kwitną, kiedy dzieje się coś złego, i niektórzy lubują się w tym wszystkim. Drodzy, fakt epidemii jest niezaprzeczalny. My możemy się spierać co do może strategii walki z pandemią, czy, 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 czy patrzeć, jak liczyć pewne rzeczy. I tu, tu mogą być spory, ale fakt jest niezaprzeczalny, niezaprzeczalny. Epidemia jest. Ludzie umierają, ludzie się męczą. Ja sam przeszedłem COVID. Choć zasadniczo w miarę łagodnie i by nie powiedzieć bezobjawowo, choć to nie tak do końca, ale odczuwałem czy odczuwam dalej jakieś konsekwencje, zwłaszcza w takiej mniejszej wydolności, czy płuc, czy, czy, czy takiego mojego funkcjonowania na wielu płaszczyznach, w których jestem zaangażowany. Więc epidemia istnieje. Koronawirus zabija, koronawirus osłabia. Bądźmy dalecy od teorii spiskowych, bo one tak naprawdę przeszkadzają nam przyjąć rzeczywistość, ale też przeszkadzają w przyjęciu objawienia, w przyjęciu Bożego Słowa i są też często wykrzywieniem, jeśli to jeszcze reprezentują ludzie wierzący Ewangelii i no jak, jakim wiarygodnym człowiekiem, zwłaszcza wobec niewierzących będzie ktoś, kto mówi wierzę, wierzę, ale nie ma epidemii, nie, to jest pandemia to jest jedna wielka ściema. No to, 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 to nie da się ewangelizować, no bo ci niewierzący, niepraktykujący już są ustawieni negatywnie, no bo to jakiś oszołom coś tam wypowiada. Nie mamy danych, że, 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 że są jakieś spiski. To, że są różne siły, które chciałyby panować nad światem, to jest fakt. To, że niektórzy usiłują wykorzystywać takie czy inne problemy społeczne, to jest fakt. To, że niektórzy chcą zarobić politycznie, ekonomicznie, czy jakoś wpływowo na epidemii, czy innych tragediach ludzkich, to jest fakt. Ale niezaprzeczalnym jest fakt istnienia tej epidemii koronawirusa i bardzo ciężkiej choroby COVID-19. Natomiast w tym wszystkim nie możemy zapomnieć o mocy Jezusa i też o naszej odpowiedzialności. I jeżeli są jakieś dowody na, na, na jakieś nadużycia, to trzeba je pokazać. Ale to nie zwalnia nas z tego, że mamy zachowywać reżim sanitarny, nosić maseczki, jeżeli to jest nakazane, czy zachowywać stosowne inne przepisy, bo to jest wyraz naszej odpowiedzialności za siebie i za innych, za społeczeństwo i też jest wyrazem naszego świadectwa. Dlatego kiedyś zaapelowałem do osób wierzących, żebyśmy nie gorszyli niewierzących niewłaściwą naszą postawą i prosiłem o maseczki, w, w kościele i odpowiednie zachowanie. I ostatnie, już nasze pytanie, związane z pandemią. Czy ksiądz się zaszczepi na COVID? Bo wiele jest teorii i można zadać pytanie, komu ufać w tym temacie. No, i to będzie pytanie sugeru, odpowiedź sugerująca, tak. Ale powiem tak, jak jest. Ja się zaszczepię. Yy... Uważam, że nie ja jestem specjalistą od wirusów i tak jak czasem, może nie czasem, ale chcę, żeby też kościoła ludzie słuchali w sprawach wiary, moralności naszego życia, to chciałbym, żebyśmy słuchali tych, którzy niosą odpowiedzialność za nas w naszym kraju to specjaliści i, 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 i rząd. Zawsze tu chodzi mi o ministerstwo zdrowia. Oczywiście zdania są podzielone. Oczywiście szczepionka musi być sprawdzona, musi być bezpieczna. Natomiast odrzucam jakiekolwiek znowu teorie o chipach, o, o jakimś takim znakowaniu ludzi. No wiecie, no mamy szczepienia na, 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 na wiele chorób, to też nam pomaga dzisiaj w czasie epidemii koronawirusa, przynajmniej takie są jakieś poszlaki, że niektóre inne szczepionki nam z, jako społeczeństwo troszeczkę chronią, to znaczy może bardziej wpływają na, na, na przebieg tej choroby. Choć tu są też dyskusje i nie o tym mam prawo mówić, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie ale podchodzę do rzeczywistości odpowiedzialnie i też ufam tutaj specjalistom, że jeżeli szczepionka jest bezpieczna, w tym znaczeniu właśnie, że, że, że nie zagraża, że nie zagrozi mojemu życiu, no to, to będę chciał to zrobić z troski o ludzi, z troski o moją posługę i też jako przykład i wzór, no, bo chyba chcemy normalnego świata, chcemy zdrowia i żeby ten czas ograniczeń się skończył. Tak do tego podchodzę, mówię bardzo szczerze, ale każdy zrobi, jak uważa. Kartki się skończyły, a to chyba oznacza, że to już koniec. To jest koniec. Bardzo wam dziękuję za wytrwałość. Ja myślałem, że tak będzie 20 pytań i zrobimy to w pół godziny, a wyszło kilkadziesiąt długich pytań, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Yy, możecie cały czas pisać yy, pytania na adres pytaniamałpa.secim.pl yy, pytania@secim.pl. Yy, pytania -secim, Secim to jest od szkoły ewangelizacji cyryli metody. Yy, na naszym kanale na YouTubie co yy, jakiś czas, jeśli wpływają pytania, yy, odpowiadam na nie. Jedno pytanie, jedna odpowiedź, i możecie tam znaleźć QA, czyli pytanie, odpowiedź na różne tematy, a możecie pisać swoje własne i będę sukcesywnie odpowiadał na nie. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę stabilnej wiary. Formujmy się, bądźmy wierni Kościołowi, wierni Jezusowi najpierw oczywiście i Ewangelii. I zachęcam ze swojej strony: szukajcie wspólnot, budujcie wspólnoty, ożywiajmy Kościół. Jeśli mogę komuś w czymś pomóc, czy to pasterzom, czy świeckim, to zapraszam do kontaktu, czy przez Szkołę Ewangelizacji Cyreli Metody, czy bezpośrednio do mnie można znaleźć namiary skontaktować się i, i będziemy jakoś współdziałać. No to co, Kamilu? Dziękuję ci za prowadzenie tej audycji. A ja dziękuję za odpowiedź. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Niech pan jest